Ja w trójki sobie chodzimy. Kupy za kołnierz, za ramię, naciągam go i od razu wyschodzę z linii jego rąk, bo on będzie mnie blokował. Jak będę wchodził, tak on mnie blokuje, moje barki. Więc zaczynam go naciągać w ten sposób. Ten kołnierz jest bardzo ważny, bo jakby łamę jego posturę, od razu go zgina w pół i on nie może wtedy tak szybko się obracać wokół własnej osi. To mi daje trochę czasu, żeby zablokować jego biodra. Jak poszedłem tu, tak, ściągam go i ta ręka idzie na biodro i zaczynam łapać klamę. Bardzo ważne, jak wygląda klamę. Klamra jest z tej strony, ta ręka od dołu do góry. W ten sposób. Dlaczego? Bo ja chcę kantem, tą częścią, naciskać na jego udo. Jeszcze raz. To naciągam, łapię go za biodro, łapię klamę. Widzicie, ta ręka z dołu, ta ręka z góry. I łokciem idę w dół i zaczynam obciążać jego udo. Z tej samej strony, zawsze chowaj, tak? Z tej samej strony, z tej samej strony odstawiam tą nogę. Zobaczcie, odstawiam nogę. Obciążam jego biodra, tak? I zaczynam go skręcać. Ta ręka, która jest pod pachą, ona idzie po jego kołnierz, tak, albo poduszenie, lub łączę ręce tu i będę wchodził mu za plecy. Stąd naciągam go, hop, wchodzę, klamra, odstawiam nogę, mamy go, ręka wchodzi. Gdy chcę pójść do duszenia, to idę albo tutaj przed ramieniem od razu na jego tyśnicę i spycham go na to. Wtedy mogę złapać Ezechiela. Okay. Ale cały czas musi być presja klatu, żeby on nie obrócił się i nie położył na plecy. Wtedy nie dam rady wykończyć tego duszenia. Stąd wchodzę, ciągam go, łapię ręką, idę po duszenie, chowam, klata do przodu. I teraz, żeby wykończyć to duszenie, te kolano idzie wysoko i wciągam go, tak jakbym chciał wejść za plecy. Dodatkowo mogę, oczywiście jeżeli nie wyciągnę tego, może on nie będzie klepał, no to wchodzę po prostu za plecy. Tak? Ale jak cały czas będę próbował, poprawię to duszenie, bo w końcu będzie się dusił, tak? Tutaj jest o tyle dobrze, że jak nie wyjdzie wam jedna technika, zawsze możecie iść do drugiej. Czyli albo zaczyna się obracać w tą stronę, idzie do żółwia, albo zaczyna się obracać w tą stronę i wraca do gardy. Więc gdy złapałem go tu i on zaczyna wracać do gardy, tak, wtedy moja ręka idzie dalej. I łapię duszenie, ręka głowa, trójkątne, klata do niego. A biceps teraz wchodzi w to miejsce. Wcześniej dusiłem go przed ramieniem, przez ekielu. Tak. Tak, i wcześniejsze duszenie. Tu. Okay. Hop. Do środka. Trzy palce, cztery palce. Wtedy. I z tej strony ręka. Tak, gdyby kantem, tą częścią, iść na jego szyję. Okay. Druga opcja, to jeżeli on się obraca w tą stronę, tak? Ezechiel. Jeżeli obraca się w tą stronę, to trójkąt rękami. Jego rękę muszę docisnąć z drugiej strony. Tak, cisnąć. Tutaj biceps idzie, tutaj jego ręka. I presja jest
w ten sposób, a na tą chętnicę idę bicepsem. Cały ruch. Za plecami, tak? Odstawiam nogę, skręcam go i patrzę, gdzie on mi się zaczyna uciekać, tak? Gdzie się zaczyna obracać. Jeżeli tu idzie, poprawiam, tak? Wciągam tą rękę głębiej i teraz idę do przodu, klatą, pod jego pachę. Z drugiej strony zaciskam biceps. Ucho do ucha, tak? I ruszenie. Gdy się wybijam w drugą stronę, do żółwia, hop, moja ręka idzie troszeczkę płycej, łapię za swój rękaw i przechodzę za jego tak. Tutaj pięścią, jakbym z drugiej strony jego szyi chciał zaśnić. I stąd, tak, kolano wyżej i go duszę. Jeżeli nie udało się duszenie, kaczam. Raz, kaczam dwa. Tak, nadal mogę dusić, już mogę puścić i przejść. Poduszenie za plecami. Tak, ćwiczymy.